Kamil! Dwa tygodnie temu znalazłem chwilę, żeby ją przetestować. Cieszę się, że to zrobiłem. No, gdybym wyrwał tak powiedzmy klasycznie. To myślę, że nie dobrze. Trudno, na początek do 6 kilometra. Brawo! Brawo! Troszeczkę zapóźnienie nam tu chodzi. Tutaj odświeżamy i przedstawiamy Państwu trzecie miejsce zajął Jakub Gudowski. Tu z miejsca Medlewiczu. Panie Jacku. Gratuluję serdecznie. Jest Pan trzeci. Pan też myśli, że to pierwsze 6 kilometrów to aż tak dawało popalić. Oni zawsze się nie bawią. Pomiędzy trzecim a piątym kilometrem to nie widziałem na ślubie. Dobra, no to jeszcze Gudowski. Kolejny zawodnik, bo na celu po 16, ale tu jest też... Dobra, a listek 7 po 16, numer tylko jest wzięty z dzika, mówię. Jacek Rokitku, godzina do 9.52. Kurs Wołom! Wcale ten Jacek nie jest taki ziak. Proszę mnie ten kolega, ale gdzie on jest? I ja teraz tutaj sobie przytupnąłem na kwaterze u pana Jacka. A który po drugim takim podejściu to się ale wszyscy kojarzą nas, ale wysoczyzny był gumę, włożył ich po super trafce. Tak? To jest taki facet, przyszedł na emeryturę w tej chwili, w tym roku, na ZUS. Pierwsza brawka. Stowarz i Aneta Karabin. Pani Anetko, już idę do pani. Pani Anetko, nie uciekamy, zapraszamy. Dzień dobry, panie Edko, witam obowiązkowo po takim biegu, szczególnie po tej szóstce pierwszej, no to jakiś chwilica, proszę. O nie, słyszała moje bestie, proszę. Myślałem, że pogadamy. No nic, jak pani ocenia, bo faceci mówili, że było ciężko na początku. Czyli woli pani takie hardkorowe, tak? A później to już tak jest pewne, pozwolę dla pani, nas przedstawimy. Pani jest ze Bląga. O, a gdzie to jest? Niedaleko jest Bląga. Piskulica i podłóg mamy zajęte. Goraz. Magdalena Zielińska. Trzecia. Trzecia. Gratulacje. Gratulacje. Medal! Na czwartym miejscu w kategorii może być naszej. Zameldowała się Katarzyna Zdrojewska, że spełniła marzenie. Dziękuję. Oczywiście, już daję. Dziękuję bardzo. Tak, Kamil Zagórek. Dawajcie. Medal. A, dziękuję bardzo. Paweł. No i spokojnie tego śmiałka z dystansu Pisklisa. Skowroński Andrzej. Brawo dziewczyny, brawo, brawo!
i poprosimy tutaj niezbyt... Tutaj właśnie przed chwileczką zameldował się kolejny 52-kilometrowy wyjący wilk Tomasz Kwiatek. I o, już tutaj już wyje na mecie. Miesiąc 80, to tutaj musimy zaliczyć, bo tutaj... Sławomir Kos zakrzyczał Zeta! To chyba halucynacje były jakieś. Fata Morgana, panie Sławku. Sławek daliczył 80 i na końcu krzyknął meta. Też wilk wyjący. Robert Siemianczuk, Łukasz Karolak. 80 km w nogach. Oskar Wit. Kolejny jeden! Brawo! Jakoś pusto nam się tutaj zrobiło. Tak jak wcale. Przychodzi odpor. A na ocie pojawiła się dama Katarzyna. To rodzi życie. Nie ma siły, biedne. Kolejny jelonek. Jubilat. A to nie ten. Kiedy się urodził? To nie ten jubilat. Brawo, pierwsza ulga? Brawo! Cóż zawinisz? A powiedz mi może przypadkiem wczoraj jakieś urodziny miałeś albo coś? Urodzin nie wiem, ale impreza była. Super! A on dalej ma siłę, żeby się uśmiechać. Ja już odczytam nazwiska. Trafimowicz, Przemek Nowik, Bartosz Sawicki, Tomasz Stasielski. Już Bartek! Odjęło ci chyba mowę. Po pierwsze, że ukończyłeś taki dystans. Tobie też gratulujemy. A po drugie zobacz, jak się ludzie cieszą na chwilę. Powiedz, co się takiego wydarzyło? Po co my tu przyszli? Wczoraj skończyłem 40 lat. Na piątym przejmie 40 lat, Bartek! Proszę Państwa, kolejna ekipa. Fajnie, udało się opanować. Brawo! Bierzemy wszyscy przykład, dano wstępujemy za mężczyzn. Brawo, tutaj to my będziemy. Gratulujemy. Thank you.
To jest kwalifikacja generalna. Prezentą Wójcik Medle, Ultra Wysoczyzna. Brawo!